Siemanko, cześć Wam. Dzisiaj Wam pokażę naszego iża, tak w kwestii przypomnienia. Jest to iż K16, iż krosowy, oryginalny, pojemność 350. Ja go tu sobie tak składam powoli, no coś dorobiłem, więc mogę Wam pokazać. Ostatnio zamówiłem sobie lampkę, tą lampkę przednią, widzicie ją. Tutaj jeszcze jest folia założona, bo ta lampka jest nowa, dopiero dzisiaj ją zamontowałem. No, zdecydowałem się na taką lampkę, bo po prostu na dzień dzisiejszy nie ma żadnej takiej sensownej, która mogłaby by tutaj pasować, takiej wiadomo retro, takiej klasycznej, dlatego zdecydowałem się na taki nowy wypust, nową produkcję. No iż myślę, że z nią też będzie się komponować fajnie. No jak gdzieś się tam trafi na przykład oryginalna od iża, to wtedy sobie kupię i wtedy to można zmienić. Wiadomo, to jest kwestia tam 10-15 minut, tak samo jak to montowałem. No to dosłownie, ile ja tu montowałem? 10-15 minut, tak jak mówię, na max 20, ale nie, to tam 20 minut nie było. Chyba 20 minut razem z odpakowaniem z kartona. Więc tak, żeby ją zamontować, trzeba było w błotniku nawiercić dwa otwory. No i wiadomo, przypiąć sobie tutaj. Elektryki na razie nie ma przy tej maszynie, także na razie jest zamontowana po prostu i nie jest podłączona. Ale chciałem Wam też pokazać jeszcze, możecie sobie popatrzeć, zamontowane sobie koło tylne. Tutaj jest nasza Jawa Enduro Sadilek 250. A koło tylne, jak już wiecie, bo oglądaliście we wcześniejszym odcinku, dorabiałem sobie zębatkę. Dorabiałem sobie zębatkę i teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj jest prowadzenie zębatki, żeby zębatka była zawsze w osi. Tutaj zobaczymy sobie, jak to się kręci. Trochę mi się ręka trzęsie, ale widzicie, że jest to wszystko prosto. Jest to prosto, więc jest to dobrze. Także tak jak mówiłem, nie będzie to zwykłe koło z CZ-y, z Jawy, tylko po prostu takie trochę przerobione pod krosówkę. Chciałbym Wam to pokazać z daleka też, jak to wygląda, no ale tu motocykl stoi, nie mam jak tam po prostu kamerki wcisnąć. Spróbuję jakoś tak. Tak, także widzieliście od boku, ja tu się zdecydowałem na tą zębatkę największą, czyli 62 zęby. To z tego względu, że będę chciał jeździć po prostu po górkach, po torze motocrossowym, czyli tam prędkość aż tak nie jest potrzebna, bardziej chodzi o moc, o przyspieszenie, więc taka zębatka jest duża. Oponę sobie później zmienimy, to tam wiadomo. I będzie trzeba dorobić nie cięgno hamulca, tylko linkę hamulca. Linka sobie pójdzie stąd i będzie przechodzić na drugą stronę, żeby tutaj nie wprowadzać żadnych przeróbek w wahaczu. Zamontujemy sobie linkę i będzie to wszystko elegancko. Także to Wam chciałem pokazać. Możecie sobie zobaczyć naszego iża, jak teraz wygląda. No i powoli coś tam przy nim rzeźbię. Także oglądajcie, zawsze coś Wam pokażę, jeżeli tylko będzie jakiś postęp prac. Także cześć Wam, trzymajcie się.